Jak zrobić komiks? Gadatka na specjalne zamówienie. W komiksie, jak w każdej historii, najważniejszy jest dobry pomysł. Dobry, czyli jaki? Paul Arden twierdzi, że dobre pomysły to te, które zostały zrealizowane. Inne stają się antypomysłami i są zupełnie bezużyteczne. To proponuję, łap pierwszą myśl, którą masz w głowie i jedziemy dalej. Czas powołać do życia bohatera. Ważne, żeby był rozpoznawalny, no i pobudzał wyobraźnię czytelnika. Jak tego dokonać? Tu z pomocą może przyjść klasyka. Zadbaj o jego oryginalny wygląd. No coś jak słynny loczek Supermana, albo wystające zęby rumuńskiego hrabiego. Nadaj mu znak towarowy. To może być znana litera S, albo symbol latającego ssaka wyświetlany przez komisarza Gordona na mrocznym niebie nad Gotham City. Kolejna kwestia to strój. Od choćby powiewająca na wietrze peleryna, albo estetyczny mundur funkcjonariusza milicji obywatelskiej, dumnie noszony przez kapitana Żbika. Na koniec coś dla odważnych. Coś z absolutnej klasyki z gwarancją 100% skuteczności. Majtki na trykocie. Skoro twój bohater już wygląda, pora sprawić, że miał w sobie to coś, za co czytelnik będzie go podziwiał. Może być oczywiście to super siła, może to być zmysł pająka, może to być też wyjątkowa dedukcja, którą był obdarzony pewien angielski detektyw gentleman. Określ też słaby punkt bohatera. Pytanie brzmi, po co bohaterowi słabości? A to akurat jest bardzo proste i niezmiernie ważne. Te słabości służą do tego, żeby czytelnik mógł się z nim zidentyfikować, a także żeby czuł strach, obawę w momencie, kiedy superbohater zbliża się na przykład do kryptonitu albo odsłania swoją mityczną piętę. Skoro już wiesz kto, zadbaj o gdzie. Jak w poprzednich punktach, w tym przypadku jedynym ograniczeniem jest tylko twoja wyobraźnia. Bohater może walczyć absolutnie wszędzie. Może to być mroczne miasto, może to być ostatnia galińska osada, a może być to gęsty las, przez który zmierza w kierunku domku swojej babci. Na koniec pytanie. Chcesz, żeby twój bohater został na dłużej z czytelnikiem? Jeśli tak, proponuję, żebyś zbudował całą jego historię. Od momentu narodzin, tych symbolicznych, czyli na przykład ucieczki z kryptonu na ziemię albo ukąszenia przez napromieniowanego pająka, aż po określenie jego celu i misji, którą realizuje. Do tego wszystkiego możesz dodać jeszcze niewiastę w opałach i masz gotowy projekt komiksu.